Zakończony w sobotę rajd rzeszowski zebrał świetne recenzje sportowe i organizacyjne. Kierowcy opuścili już gościnne Podkarpacie i myślami są przy kolejnych imprezach. Rzeszowianin Grzegorz Grzyb w najbliższych tygodniach nie będzie narzekał na brak zajęć. Czekają go starty w Mistrzostwach Europy i Słowacji. Czwarty kierowca tegorocznego rajdu rzeszowskiego na koniec sierpnia wybiera się do Czech na rajd Barum. Kolejną rundę Mistrzostw Europy, gdzie zresztą startował już wielokrotnie. Później się wybieramy na rajd Rzymu, także jeszcze mamy dwa fajne eventy. Starty w Mistrzostwach Europy Grzegorz w tym sezonie traktuje treningowo. W przyszłym planuje na poważnie zmierzyć się z tym cyklem. A w tym sezonie ma jeszcze w planie dwie rundy Mistrzostw Słowacji, gdzie w silnej stawce walczy o podium. Jesteśmy aktualnie na trzecim miejscu i faktycznie musiałoby się dużo podziać, żebyśmy wrócili na fotel lidera. Ale nie składamy broni. No będziemy jechali na tyle, na ile będziemy potrafili. No tam też konkurencja jest silna. Rajd rzeszowski był niestety jedynym tegorocznym startem Grzegorza Grzyba w Polsce.